wcześniej w imieniu Walerii własnym, przede wszystkim w imieniu przybyłych władz miasta z panem burmistrzem Maciejem Krokowskim i z panią wiceburmistrz Stanisławą Szostak. Witam serdecznie. Władze z Wydziału Kultury, szanownych państwa, najserdeczniej witam. Przedstawiam wspaniałego, młodego, miłego, wrażliwego malarza, pana Mariana Gromady. I oddaję ci głos. Witam państwa bardzo serdecznie. Dużo mówił nie będę, bo wernisaż to zwykle jest takie dziwna chwila, kiedy ludzie się bardziej spotykają, mniej może oglądają sztukę. Oczywiście zachęcam oglądać sztukę jak najbardziej, natomiast w towarzystwie sztuki zwykle, przynajmniej jeśli ja chodziłem na wernisaże, to najczęściej spotykałem przyjaciół, a później jeszcze raz przychodziłem oglądać obrazy. Ale powiem parę słów tylko. Tekst do katalogu napisałem precyzyjny i zachęcam, żeby może go przeczytać. Natomiast może powiem tylko, co prezentuję na tej wystawie. Po raz pierwszy w Polsce prezentuję karton art. Państwo obejrzą. Jest to, ja traktuję jako własne pojęcie artystyczne. Po raz pierwszy właściwie w takich ilościach prezentuję pejzaże, akty, portrety. I co chyba najważniejsze, to po raz pierwszy ja prezentuję akcję plastyczną, która się nazywa Linia Życia. Akcja plastyczna jest jak gdyby kontynuacją tych trzech obrazów, które namalowałem kiedyś przed laty, i te obrazy noszą tytuł Byli chłopcy byli. Jest to fragment przyśpiewki góralskiej. Byli chłopcy byli, ale się minęli i my też miniemy po malutkiej chwili. Tak więc właściwie wszystko powiedziałem i teraz zaproszę państwa do sali. Jest bardzo niestety mało miejsca i trzeba będzie jakoś się pomieścić. Jest droga główna, do której nie należy wchodzić, trzeba wejść obok tych pudeł kartonu. No tylko tyle chciałem powiedzieć, nic więcej. Zapraszam i zachęcam.